Cześć, jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku 29 Klockowe Nowości, czyli podsumowanie całych moich ostatnich LEGO zakupów z ostatniego czasu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam naprawdę potężną paczkę z LEGO Shopu za 700 zł oraz inne jakieś ciekawe zakupy, w tym dwa zestawy, które mają dosyć ograniczoną dystrybucję. A gościem dzisiejszego odcinka nie mógł być nikt inny jak Robert Lewandowski już w barwach FC Barcelony. Wy w komentarzach piszcie, co tam sobie ostatnio ciekawego zakupili. Zachęcam Was jeszcze do zostawienia łapki w górę, nowych widzów do subskrypcji kanału. A teraz przejdźmy sobie do unboxingu pierwszej paczki. Zaczniemy sobie od takiej oto paczuchy z Allegro, w której to znajduje się jeden zestaw. Udało mi się go upolować na naprawdę bardzo fajnej promocji na Allegro Days. Już Wam pokazuję jaki to jest dokładnie zestaw, a jest to Speed Champions. Tak się on prezentuje, zaraz Wam go lepiej Pokażę, tylko może to pudełko gdzieś tutaj poza kadr odstawię, będzie cień, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie. Przeszkadzać jest to Ferrari z 1970 roku 512M. Taki dosyć futurystyczny samochód bym... Powiedział, dałem za niego 53 zł oraz 1 grosz. Uważam, że jest to naprawdę świetna cena, jak za Speed Championsa, bo oczywiście katalogowa to 90 zł bez jednego grosza. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Tą serię lubię. Sam samochód jakoś może w 100% na razie mnie nie przekonuje, ale pewnie w najbliższym czasie na jakiejś recenzji zobaczymy sobie, jak to wygląda, właśnie po zbudowaniu. W tej paczce znajduje się nowość na sierpień 2022 roku i co ciekawe, dostałem ten zestaw kilka dni wcześniej, przed jego premierą. Już Wam pokażę, co to. Za zestaw. Zamówienie złożyłem na Allegro, i naprawdę bardzo się cieszę w sumie, że dostałem je wcześniej. Recenzja tego zestawu też już prawdopodobnie była na moim kanale, ale też niestety samo pudełko jest pogniecione i jak widzę zestaw. Również mamy tutaj katalog najnowszy, przegląd jego jest na moim kanale, więc jak ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam, a sam zestawik prezentuje się właśnie w taki sposób. No niestety jest on trochę. Pognieciony, a jest to Dodge Charger z 1970 roku z filmu Szybcy i wściekli. Mamy tutaj oczywiście też Dominika Numer katalogowy tego zestawu to 76912 i zapłaciłem za niego coś około 75 zł. Uważam, że jest to naprawdę całkiem fajna cena, jak za. Ten zestaw katalogowo on kosztuje stówkę, więc no te 25% taniej mamy. No, i naprawdę cieszę się z tego zakupu. Ja filmy o szybkich i wściekłych naprawdę bardzo lubię. No, i tak jak mówię, jak dla mnie zakup jest jak najbardziej spoko. Kolejna już w dzisiejszym odcinku paczka z Allegro. W niej powiedziałbym, że znajduje się taki dosyć deficytowy towar. Nie tylko jeżeli chodzi o takich ogólnych sprzedawców, ale nawet jeżeli chodzi o samo Lego i w Legoshopach i w Legostorach dosyć ciężko ten zestaw dostać. Jest on też dosyć dziwnie zapakowany. Był on też jeszcze wcześniej w folii, ale ja ją postanowiłem zdjąć, żeby po prostu na odcinku się z tym nie męczyć. O, w sumie całkiem łatwo to i przyjemnie. Poszło. Tutaj mam jakąś fakturkę, to to sobie wyrzucę na bok, a sam zestaw już pewnie niektórzy z Was trochę widzieli. Oczywiście jest to kuźnia Mandalorian. Ja sobie tylko to pudełko zdejmę na dół i zaraz wrócimy do zestawu. Tak więc właśnie prezentuje się ten zestaw. No i muszę przyznać, że jestem naprawdę bardzo podjarany, że wreszcie udało mi się go zdobyć. Co nie byłem w jakimś LEGO Store, czy to na LEGO Shopie chciałem go zamawiać, no to nigdy go nie było i wreszcie mi się udało go zamówić z Allegro za 120 zł, bez jednego grosza. Dodatkowo wykorzystałem sobie 10 monet, więc za w sumie 110 zł udało mi się go zakupić. Numer katalogowy to 75319. Sama konstrukcja ogólnie całkiem mi się podoba, ale chyba najbardziej jestem tutaj zajarany tymi dwoma oto minifigurkami. Naprawdę świetnie się one prezentują. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda pudełko z tyłu. Widzę jeszcze, że mamy tutaj taki bardzo fajny jakiś element. Hologramu, no i sam zestaw naprawdę bardzo mi się podoba, i aż nie mogę się doczekać, aż go sobie zbuduję. Z tego zakupu jestem naprawdę mega, ale to mega zadowolony. Zawartość tej paczki udało mi się zdobyć przez jedną z Facebookowych grup Lego, no i powiem Wam, że jest tutaj coś naprawdę fajnego oraz unikatowego. Trochę nie wiem, jak się za to zabrać, ale może jakoś w taki sposób to pójdzie. Jest to dosyć dziwnie zapakowane. Ale no już nie mogę się doczekać, aż wam pokażę co właśnie jest w środku. Mam jeszcze nadzieję, że sobie tego nie przetnę. Trochę też się naśmieciło, ale widzę już tutaj zawartość to co miało być, a są to naprawdę dwa fajne oraz unikatowe polibagi zresztą jak wam wcześniej wspomniałem. Drugiego tutaj na razie nie widzę. Może to trzeba zrobić jakoś Taki sposób, żeby się dostać, no naprawdę zapakowanie jest dosyć dziwne, tak jak wcześniej wspomniałem, ale już widzę drugie opakowanie. Niestety dosyć sporo syfu się tu oraz bałaganu narobiło, ale na szczęście już mam moje dwa upragnione polibagi. Dajcie mi może chwilę, a ja tutaj trochę uprzątnę. Ja już Was więcej nie trzymam w niepewności. No i sami zobaczcie, udało mi się zakupić dwa nowe, nieotwarte polibagi promocyjne Lego Power Miners. Są to polibagi z 2008 roku, także już 14 lat leżą sobie właśnie takie zamknięte. I akurat udało się zakupić polskie wydanie, co można zobaczyć po tej właśnie domenie internetowej. No i też z tyłu mamy polskie napisy. Są trzy zestawy z tej serii oraz informacja, nowość w sprzedaży już od marca. Tutaj jest jeszcze potwierdzenie, jak widzicie, rok 2008. C8. No i z tego co się orientowałem, w jednym takim polibagu znajduje się po jednym skalniaku, właśnie w tym oto kolorze. Ja Wam powiem, że jedną sztukę na pewno planuję sobie otworzyć, żeby zobaczyć jak to wygląda. No i myślę też, że z tego może powstać dosyć ciekawy odcinek, a drugą sztukę zachowam sobie właśnie nieotwartą, jako taką pamiątkę. Myślę, że powieszę gdzieś to sobie w pokoju jako ozdobę i na pewno świetnie będzie to wyglądać. Ja jako fan tej serii, która mocno kojarzy mi się z dzieciństwem, obok tej oferty nie mogłem przejść po prostu. Po prostu obojętnie. No, nie było też tanio, ponieważ jeden taki polibak kosztował około 49 zł, czyli razem wyszła niecała stówka, ale jak dla mnie było naprawdę warto, i powiem Wam, że tym zakupem totalnie się jaram. Czas na naprawdę potężną paczkę z Lego Shopu. Jak widzicie, ledwo co zmieściłem ją tutaj w kadrze, a naprawdę zamówienie jest spore i mocno się nim jaram. Pewnie pudełko też będę musiał zdjąć na dół, żeby Wam wszystko lepiej pokazać, ale zobaczcie jak to na razie się prezentuje. Już jeden z zestawów możecie zobaczyć. No i są nim właśnie najnowsze brickheadsy z Gwiezdnych Wojen. Na razie będę to odkładał na bok, a zaraz dam wam jakiś lepszy kadr z tego wszystkiego. Następnie mamy coś dla mnie po prostu kozackiego, czyli brickheadsy z FC Barcelony. Jest to zestaw go brickmi. Oczywiście Barcelona to mój ulubiony klub piłkarski następnie co mamy w tej paczce i jest to już wam mówię jeden z hełmów z Gwiezdnych Wojen jest to hełm Luka Skywalkera ale żeby się do niego dostać No to muszę wyjąć te właśnie papiery dam to sobie na dół tak się prezentuje ten helm, również dam go gdzieś tutaj, no i na samym końcu, jak już widzicie, jest tutaj leśna kryjówka Forest Menu. Kolejny raz ten gratis ląduje w mojej kolekcji. I czy w tej paszce coś jeszcze mamy? Z tego co widzę, nie. Także teraz pokażę Wam to w jakimś lepszym kadrze. Tak więc prezentują się wszystkie zestawy z tej paczki. Ogólnie nie jest to moje całe kompletne zamówienie. Na jeden zestaw jeszcze będę musiał poczekać, ponieważ miał on status zamówienie oczekujące, ale mam nadzieję, że jak najszybciej on do mnie dotrze i jeszcze w tym filmie Wam go pokażę. Ale z tej paczki zaczniemy sobie od tego zestawu, czyli od najnowszych brickheadsów ze Star Warsów. Bazują one na serialu Obi-Wan Kenobi. Mamy tutaj oczywiście tytułowego bohatera oraz jeszcze Darta Wedera w nowej odsłonie. Sam zestaw ma numer katalogowy 40547. I już na pudełku te figurki prezentują się naprawdę wyśmienicie. Zobaczcie sobie jeszcze jak to wygląda z tyłu. I aż powiem Wam, że nie mogę się doczekać aż te dwie figurki staną koło innych moich figurek z serii LEGO Brickheads ze Star Warsów. Na pewno będą tam wyglądały świetnie. Następnie kolejny zestaw z serii LEGO Brickheads. Tym razem mamy Go Brick Miss FC Barcelony. Ja fanem FC Barcelony jestem od kilku albo nawet kilkunastu lat. I naprawdę cieszę się w szczególności z transferu Roberta Lewandowskiego. Ale Również cieszę się z tego zestawu, który jest po prostu świetny. Mamy tutaj taki, jakby, jeden wzór, czyli strój. Można by powiedzieć piłkarza albo fana FC Barcelony. No i możemy sobie zbudować siebie albo jakiegoś dowolnego piłkarza. Dodatkowo mamy bramkę. No ja uważam ten zestaw za po prostu świetny pomysł. Mamy tutaj nawet naklejkę, że jest to oficjalny, licencjonowany produkt i tym zestawem mocno się jaram. Jest to już mój trzeci zestaw Lego z FC Barcelony i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej w mojej kolekcji. A każdy z tych zestawów Lego Brickheads kosztował po 90 zł bez jednego grosza. Teraz przejdźmy sobie do gratisu, jaki dostałem. Do tego zamówienia, a jest nim leśna kryjówka o numerze katalogowym 4056. 7. Zestaw ten już posiadam w swojej kolekcji. To jest moja druga sztuka, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo się cieszę, ponieważ jest to mocno wartościowy gratis. Na razie chodzi on po około 200 zł, ale ja zamierzam sobie jeszcze podtrzymać te dwa zestawy w celach inwestycyjnych i liczę na to, że one wzrosną, ale też prawdopodobnie jedną sztukę sobie otworzę, chociaż jeszcze kto wie, zobaczymy. Zestaw ma naprawdę fajny klimat takiego starego zestawu. W końcu jest to właśnie hołd na 90-lecie Lego. Tutaj akurat mamy dla Forest Menów i naprawdę fajnie się to prezentuje. No, i powiem wam, że zestaw po prostu mi się podoba i też jest na pewno spoko formą inwestycji. No, i teraz czas na największy zestaw z tej oto paczki, czyli hełm Luka Skywalkera Red 5. Zobaczcie, tak on się prezentuje. Niestety muszę wam go tak pokazać, ponieważ inaczej nie zmieściłby mi się w kadrze. Ma on numer katalogowy 75372. Jest to zestaw 18. No i ma 675 elementów. No, i oczywiście zapłaciłem za niego cenę katalogową, czyli 280 zł bez jednego grosza. Na pewno Trochę przepłaciłem, ponieważ na necie ten zestaw chodzi po około 200 zł, ale uznałem, że dla tego właśnie gratisu moim zdaniem warto trochę przepłacić. No bo powiedzmy, że on nam w jakimś tam stopniu ten zestaw zwróci. Dodatkowo ogólnie do całego tego zamówienia użyłem sobie punkty VIP na aż 200 zł, więc miałem je 200 zł taniej. I od razu Wam powiem, że ogólnie za całe to zamówienie zapłaciłem 500 zł. No a teraz pozostaje mi czekać jeszcze na ten jeden zestaw, a powiem Wam, że ogólnie z całej tej paczki z Lego Shopu jestem na naprawdę mega zadowolony, ponieważ jak dla mnie każdy z tych zestawów jest po prostu świetny. Druga paczka z Lego Shopu dotarła do mnie już na następny dzień Ogólnie to okazało się tak, że pan kurier po prostu Pierwszego dnia zapomniał mi jej wręczyć Ale dobra, przejdźmy sobie zatem do jej otwarcia Jak widzicie jest ona tak jakby tutaj ustawiona dołem Dzięki czemu nie musiałem bawić się w zrywanie etykiety z adresem Niestety też nie jest ona w najlepszym stanie Ale za to mam nadzieję, że zestaw będzie w bardzo dobrym stanie A jaki to zestaw, no to już możecie tutaj zobaczyć Jest to kolejny hełm z Gwiezdnych Wojen do mojej kolekcji. Tak się on właśnie prezentuje. Ja klasycznie zrobię sobie tutaj porządek i zaraz lepiej przyjrzymy się temu zestawowi. No i tak właśnie prezentuje się ten zestaw. Niestety nie mieści mi się on w kadrze, przez co będę go Wam musiał w taki sposób pokazywać. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to po prostu przeszkadzać. A ogólnie jest to hełm Scout Troopera o numerze katalogowym 75305. Ma on 471 elementów i wydaje mi się, że jest to najmniejszy hełm z Gwiezdnych Wojen, jaki na razie wyszedł. Może też to potwierdzać cena katalogowa, która jest najniższa spośród właśnie hełmów z Gwiezdnych Wojen, ponieważ wynosi ona 240 zł bez jednego grosza. Ogólnie jest na ten zestaw oczywiście zapłaciłem cenę katalogową, ale czemu to już wam tłumaczyłem przy okazji poprzedniej paczki? A tak w skrócie, no to gratisy plus punkty VIP, i dlatego właśnie zdecydowałem się na ten hełm, który moim zdaniem wygląda naprawdę świetnie i jest mega dobrze odzorowany. Paczka była pognieciona, a sam zestaw nie ucierpiał jakoś mocno, chociaż tutaj mamy wgniecenia oraz jeszcze z tyłu. No ja wam powiem, że nie chcę mi się bawić w odsyłanie i zostawię go sobie po prostu w takim stanie, i przynajmniej wreszcie będę miał go w kolekcji. Naprawdę mocno cieszę się z tego zestawu, bo jak dla mnie wygląda po po prostu świetnie. Czas już na mój ostatni zakup w tym odcinku, a jest nim nowy Asgard Grubego Tora. Jest to zestaw na linii Marvel Studios The Infinity Saga o numerze katalogowym 76200. Ogólnie ten zestaw jest dosyć mocno ograniczony, jeżeli chodzi o dystrybucję. Głównie zakupimy go w Lego storeach, czy to na Lego Shopie, no i w jakichś pojedynczych sklepach. Ja tak sobie go właśnie zakupiłem w Klockowo w Krakowie za 125 zł. Dla przypomnienia, cena katalogowa to złotych 140, więc uważam to za naprawdę fajną okazję. Zobaczmy sobie jeszcze na to pudełko z tyłu. Ogólnie mamy tutaj właśnie taki skrawek mieszkania tora. Dodatkowo są trzy figurki. Ja najbardziej właśnie jestem zainteresowany tym grubym torem. Powiem Wam, że z zakupu jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że zestaw ląduje w mojej kolekcji, ale pewnie bardziej rozgadam się o nim w jakiejś recenzji. A skoro był to ostatni zakup w tym odcinku, to teraz przejdźmy sobie jeszcze do krótkiego podsumowania. Podsumowując, ostatni okres pod względem zakupów klockowych na pewno muszę uznać za udany. Takim największym wydarzeniem oczywiście była cała ta paczka z Lego Shopu, ale tak najbardziej cieszę się właśnie z tych Brickheadsów z FC Barcelony, dodatkowo z kolejnej kryjówki Forest Menów oraz z czegoś, czego się w ogóle nie spodziewałem, że zakupię, czyli właśnie z Polibagów Lego Power Miners i to jest chyba mój ulubiony zakup z całego ostatniego okresu. Wy w komentarzach piszcie, jak wy oceniacie moje całe zakupy oraz co tam ostatnio ciekawego sobie zakupiliście. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!